Czy masz świadomość? Skoro płatności bezgotówkowe nic nas nie bolą, to czy warto płacić gotówką? Cóż, brutalnie rzecz ujmując, namacalność gotówki jest pewną formą dyscyplinatora, który pozwala nam na lepsze kontrolowanie wydatków. Przez jej policzalność oraz to, że nie jest tak abstrakcyjna jak karta, bardziej odczuwamy wartość gotówki, a co za tym idzie, z większym oporem ją wydajemy. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Sprawa Obywatelskich. Przeczytałem Państwu fragment tekstu na stronie tavex.pl, a dzisiaj Państwa i moim gościem jest prezes firmy Tavex spółka z o.o., pan Aleksander Pawlak. Dzień dobry Panie Aleksandrze. Dzień dobry, dzień dobry. Panie Aleksandrze, Pana firma prowadzi cyklicznie badania poświęcone zagadnieniu preferowanych przez Polaków metod płatności. I jak wyczytałem, jedno z badań, które zadajecie Państwo obywatelom naszego państwa, brzmi, czy Pana zdaniem likwidacja gotówki jest dobrym pomysłem? Jak odpowiadają Polacy? No tutaj wyniki są bardzo, bardzo pozytywne dla gotówki. W zasadzie te badania prowadzimy od 2 lat, regularnie je powtarzamy. Zawsze w każdym wyniku jest zdecydowana przewaga zwolenników pozostania gotówki w obiegu. A tutaj w zależności od momentu badań to jest między 60 a 80% Polaków, którzy popierają pozostanie gotówki, są zdecydowanymi przeciwnikami likwidacji gotówki. No oprócz tego też zawsze jest pewien udział ludzi, który się waha w takim znaczeniu, że często nie mają wiedzy na ten temat, nie interesują się tym tematem. Także gdzieś tam pomijając tych, którzy gdzieś tam nie żyją tym tematem, zdecydowana większość jest przeciwnikiem likwidacji, zwolennikiem istnienia obrotu gotówkowego. A proszę wymienić listę powodów, dla których dzisiaj uważają Państwa respondenci. My uważamy, że warto posiadać gotówkę. I jaki jest najważniejszy z nich? No tutaj, jeśli chodzi o najważniejszy, to zdecydowanie jest to kwestia kontroli wydatków. Polacy, ale też ogólnie, to jest ogólny trend na całym świecie, ludzie lepiej kontrolują swoje wydatki płacąc gotówką. Lepiej kontrolują też w takim znaczeniu cięższej ręki w sklepach, gdzieś tam w momencie, kiedy mamy odliczone kwoty na, nie wiem, na dzień, na tydzień, to ciężej wydajemy tę gotówkę, lepiej ją liczymy, lepiej ją kontrolujemy. Dzisiaj wiadomość z Wielkiej Brytanii, że również Brytyjczycy zaczęli masowo wypłacać gotówkę, częściej się operować gotówką właśnie z tego względu inflacyjnego, z tego względu, że muszą bardziej pilnować swoich wydatków. Drugim elementem, tutaj to są dwie oddzielne odpowiedzi w naszych badaniach, natomiast gdzieś tam połączyłbym to w jedno tak naprawdę, to jest kwestia poczucia niezależności i prywatności, ochrony danych osobowych. A to jest element, wydaje się, w obecnych czasach ekstremalnie krytyczny, bardzo ważny, w momencie, kiedy globalne koncerny, rządy zbierają u nas absolutnie wszystkie dane, jakie są w stanie zebrać. Gdzieś tam ta możliwość niezależnych transakcji jest bardzo ważna i nie chodzi nawet tutaj o coś do ukrycia, tak? To nie mówimy o rzeczach, które nie powinny się wydarzyć. Mówimy bardziej o tym, że ogranicza to taki ekshibicjonizm, który obserwujemy w ostatnich latach. To przypomina mi ta ten pierwszy powód, ostatnio moją wizytę w szpitalu chciałem sobie zbadać krew profilaktycznie, jak to robię od kilku lat, raz w roku. I siedzę na fotelu, pielęgniarka pobiera krew i zauważa, że nie zaznaczyłem tam jakiejś opcji podstawowej, morfologii. No mówię, że nie mam już pieniędzy
zapłaciłem tyle, za te badania, za które zapłaciłem, no po prostu wszystko, wszystkie pieniądze wyszły mi z portfela, a pani pielęgniarka mówi, ale pan może zapłacić również kartą. A ja mówię, że nie mam karty, a ona z dużym zdziwieniem, gdzie się pan uchował? Więc faktycznie ja co jakiś czas mam takie doświadczenia, że ta gotówka jednak dyscyplinuje. No to był jeden z głównych argumentów, chyba nawet do dzisiaj jest, w momencie, kiedy organizacje kartowe, czy tutaj szeroko promowana Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego używa, że właśnie terminal czy akceptacja karty jest gdzieś tam krytyczna z perspektywy sprzedawcy, bo pozwala no właśnie gdzieś tam dodatkowo dosprzedać coś, na co klient nie był przygotowany, czy czego nie chciał kupić wcale. Także gdzieś tam ta komunikacja była szeroko podejmowana i niewątpliwie tak, no niewątpliwie to ograniczenie gotówkowe jest często przydatne, zwłaszcza w trudniejszych, bardziej kryzysowych czasach. A jaką formę płatności Polacy preferują, dokonując zakupów w lokalach handlowych, usługowych? Tutaj jest aktualnie już dominacja płatności bezgotówkowych, czyli mówimy tutaj o płatnościach czy to kartą, czy to blikiem, czy telefonem, czy jakąś tam inną aplikacją. Jest to według naszych ostatnich badań około 55%. Kolejne 30% są płatności gotówkowe i 15% to gdzieś tam taki podział, czyli preferowanie obydwu metod. No to się wydaje gdzieś tam najbardziej intuicyjne, że nie wiem, na przykład z reguły lubimy płacić gotówką, ale fajnie jak ta opcja płatności kartą jest, albo odwrotnie, tak, że cenimy sobie płatności kartowe, bo je lubimy z jakiegoś tam powodu, ale są momenty, w których wolelibyśmy płacić gotówką, także gdzieś tam ta opcja jak najbardziej również funkcjonuje. Także no w tej chwili gdzieś tam podsumowując to, większość ludzi płaci kartą, natomiast nie jest to jakaś znacząca dominacja. A czym kierują się dzisiaj konsumenci przy wyborze metody płatności? Co wynika z Państwa badań? Tutaj bezdyskusyjnym liderem jest wygoda, szeroko rozumiana, bo tutaj też warto spojrzeć na to z tej strony, że wygodę każdy inaczej odbiera. Dla jednego wygodne jest płacenie kartą, dla innego wygodne jest płacenie gotówką. No tutaj to jest 50% respondentów, porówno kobiety i mężczyźni, gdzieś tam jeśli chodzi o wiekowy rozrzut, to też jest gdzieś tam to równo rozłożone, także zdecydowanie wygoda jest tą fundamentalnym powodem do wyboru danej płatności. Pozostałe czynniki są naprawdę mniej istotne, jest jakaś kwestia bezpieczeństwa transakcji, przyzwyczajeń, także tutaj te pozostałe elementy raczej nie, statystycznie nie są zbyt istotne. Pojawia się w Państwa badaniu też takie pytanie, czy nosi Pan, Pani przy sobie na co dzień gotówkę? I tutaj jakie są odpowiedzi? To jest fajne pytanie w takim kontraście do tego pierwszego, czyli czym preferujemy płacić, bo tylko 20% z nas nie ma na co dzień przy sobie w ogóle gotówki. Czyli możemy przyjąć, że ci ludzie generalnie płacą tylko bezgotówkowo, czyli mamy takich silnie przekonanych bezgotówkowców 20%. Pozostali respondenci w różnych kwotach tę gotówkę przy sobie noszą. Te liczby się gdzieś tam rozkładają, też no, ciężko myślę, że w takim ankietowym pytaniu jasno się zadeklarować, natomiast no, też mamy 20%, które nosi do 50 zł, czyli też możemy przyjąć, że to są ludzie, którzy gdzieś tam awaryjnie mają, ale do zasady płacą kartą, natomiast pozostali już mają powyżej 50 zł na co dzień w portfelu, no, można przyjąć, że to są środki, na którymi na co dzień gdzieś tam się posługujemy. A czy pamięta Pan, jak wiekowo się to rozkłada? Czy te 20%, która tylko płaci kartą, czy to nie jest tak, że to są właśnie bardzo młodzi ludzie? Nie ma aż takiej dominacji. Czyli jakby tutaj, jeśli chodzi o, gdyby badania były prowadzone tylko wśród grupy 18-24, to z tych 20% wzroślibyśmy do 29%. Także to nie jest tak, że
młodzi płacą tylko kartą czy tylko zegarkami. Ta gotówka jak najbardziej jest w świadomości, jest używana, także jest nieco wyższy ten odsetek i faktycznie ten odsetek spada wraz z wiekiem. W grupach wiekowych 55, 65 czy 65 plus spadamy poniżej 15%. Także silna bezgotówkowość jest jakoś tam skorelowana z wiekiem, natomiast nie jest aż tak mocno, jakby nam się mogło wydawać. Mm-hmm. A wspomniał Pan już, ale prosiłbym jeszcze raz powtórzyć, przypomnieć, Państwa badania są robione od kiedy i czy Państwo obserwujecie, przepraszam, jakieś zmiany na przestrzeni lat? Badania prowadzimy dopiero od tak naprawdę półtora roku. Od tego czasu chcieliśmy gdzieś tam bardziej zaadresować tematykę gotówkową też i wśród naszych klientów i ogólnie społecznie. To, co widać w tych badaniach, to jest to, że taką pewną radykalizację, można powiedzieć, pewien taki sztywniejszy podział, czyli to, co chcę powiedzieć w tej chwili, to jest coś takiego, że ludzie, którzy płacili tylko kartą, płacili i kartą, jakby, jeszcze raz może powtórzę, ludzie, którzy płacili głównie kartą, teraz płacą tylko kartą, a ludzie, którzy płacili głównie gotówką, jeszcze bardziej w tę stronę gotówki idą. To ciekawe. Maleje ten udział osób, które są gdzieś tam pomiędzy. To jest to, co jakkolwiek widać z tych badań. A poza tym, co do zasady, udział tych gotówkowych respondentów waha się tam między 20 a 30 kilka procent. Także tutaj nie ma jakichś większych zmian. No też ten okres jest troszkę za krótki, żeby móc jakieś poważne wnioski wyciągać. Czyli jakby wychodzi na to, że się tutaj radykalizujemy, jeśli chodzi o preferencje i przyzwyczajenia. Tak, to jest takie ostre słowo, natomiast myślę, że wynika to po prostu z tego, że cementowania naszych przyzwyczajeń, tak? Czyli przykładowo, nie wiem, zaczęliśmy korzystać z karty częściej, ale potem stwierdziliśmy, że jednak prywatność jest dla nas ważna, więc znowu odchodzimy od tej karty na rzecz gotówki. Ewentualnie już tak często płaciliśmy tą kartą, że już nam się odechciewa chodzić do bankomatów. Tak to sobie wewnętrznie tłumaczymy, natomiast no też tak jak mówię, za krótka jest troszkę ta perspektywa, żeby ostre tezy stawiać. Mhm. A co Pana najmocniej zaskoczyło w wynikach tegorocznego badania? Myślę, że to znaczy zaskoczyło. Gdzieś tam lubię akcentować to, że młodzi też płacą gotówką, bo gdzieś tam medialnie cementowane jest takie przeświadczenie, że młodzi to płacą tylko aplikacjami, a gotówką w ogóle nie. Nawet jeśli preferują płatności bezgotówkowe, to i tak tą gotówką na co dzień dosyć często się posługują. A dodatkową kwestią jest też to, że istotna dla respondentów jest ta prywatność i niezależność. To jest coś, co fundamentalnie dużo znaczy dla gotówki, dla obrotu gotówkowego. Więc to są te rzeczy, które bardzo cieszą, że ludzie mają ich świadomość. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. A ciekaw jestem, jak Pan postrzega w ogóle atmosferę wokół tych trochę dwóch światów, gotówkowego i bezgotówkowego, bo ja przyznam szczerze, jak zacząłem się interesować tematem ponad 2 lata temu i zanalizowałem układ sił, czyli kto tutaj jest za promowanie czy promuje obrót bezgotówkowy, a kto próbuje zwracać uwagę na korzyści ze strony gotówki, no to ze zdumieniem zreflektowałem, że właściwie tych, którzy mówią o zaletach gotówki, właściwie nie ma. Czy jest ich, ja z organizacji społecznych po prostu nie namierzyłem żadnej.
Natomiast jeśli chodzi o sojuszników Polski bezgotówkowej, płacenia bezgotówką, no to jest tutaj bardzo silne moim zdaniem lobby. A ciekaw jestem, jak pan widzi sytuację w Polsce. No, ciężko tego nie nazwać lobby, jeśli mamy fundację sponsorowaną przez organizacje kartowe, która wspólnie z rządem wspiera takie inicjatywy jak bezpłatny terminal dla firm. Także no, trzeba to nazywać po imieniu. Mówi pan o Fundacji Polska Bezgotówkowa. Tak. No ta fundacja. Tak, dla wyjaśnienia. Tak, Fundacja Polska Bezgotówkowa wspólnie z polskim rządem inicjowała, cały czas ta akcja ma miejsce, bezpłatne terminale dla firm, które do tej pory terminala nie miały. Jest w tym też warto podkreślić, że ten terminal jest bezpłatny tam na rok albo dwa lata, teraz nie pamiętam, w każdym razie na jakiś tam okres czasu. Następnie sprzedawcy, sklepikarze muszą za ten terminal normalnie płacić. I w pełni się zgadzam z tym, że do tej pory jedynym instytucjonalnym obrońcą gotówki był tak naprawdę Narodowy Bank Polski. To była instytucja, jest cały czas naturalnie sprzyjająca gotówce. Bankowi centralnemu zależy na tym, na całym świecie, każdemu bankowi centralnemu zależy i powinno zależeć na tym, żeby ta gotówka była w obiegu i była jak najbardziej istotna. Natomiast to prawda tak, że po drugiej stronie było, że tak powiem, znacznie więcej instytucji. Myślę, że ostatnie regulacje, czyli w zasadzie kompletne wyrugowanie obrotu gotówkowego między firmami, aktualnie mamy limit w płatnościach między firmami 8000 zł za gotówkę, czyli w zasadzie dwóch dobrych komputerów nie można kupić za gotówkę w tej chwili, już nie mówiąc o samochodach czy czymkolwiek innym na firmę. Idziemy w taką stronę, że niedługo sklepikarz za utarg nie będzie mógł do hurtowni pojechać. Natomiast to, co gdzieś tam najbardziej zaczyna docierać w tej chwili społecznie, to to, że jest planowany, w zasadzie przegłosowany już koncept limitu 20 tysięcy złotych dla osób fizycznych. To jest coś, czego nigdy w historii Polski nie mieliśmy. A jest to bardzo przerażająca, zwłaszcza jeśli dodamy sobie do tego inflacyjne zagrożenia wizja, w której obywatel nie będzie miał prawa na przykład kupić sobie samochodu za 25 tysięcy złotych płacąc gotówką. A w tej chwili takich limitów nie ma. Są limity związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, natomiast one nie mają nic wspólnego z zakazem. One po prostu nakładają na ewentualnego sprzedawcę, który przyjmuje gotówkę powyżej danej kwoty, dodatkowe wymogi. Natomiast nie ma to nic wspólnego z ograniczaniem, gdzie tutaj mamy wprowadzany limit, który de facto sankcjonuje taką sprzedaż, uniemożliwia taką sprzedaż. No tak, dobrze, że pan zwrócił uwagę na te limity. Ja tylko państwu uzupełnię tą wiedzę, że bo ktoś może pomyśleć, że no 20 tysięcy złotych, no to w sumie jeszcze jest dużo, jak płacimy w sklepie za usługę, to może być dużo, natomiast zwrócę państwu uwagę na fakt, że te limity w przypadku płatności między przedsiębiorcami, one się po prostu zmniejszają. Zmniejszały się na przestrzeni ostatnich 7 lat. Z tego co pamiętam, w 2016 roku to był limit, wynosił 15 tysięcy euro, zmieniono go na 15 tysięcy złotych, a teraz Polski Ład, tak jak pan wspomniał, zakłada 8 tysięcy złotych, więc tutaj państwa też uczulam na to, że być może za jakiś czas tych 20 tysięcy złotych, które możecie państwo zapłacić, czy będziecie mieli, czy taki limit będzie, że do takiej kwoty możecie płacić, no to może się zrobić 10 tysięcy, a później 5 tysięcy, a później 1000. To zresztą też jest obserwowane w krajach Europy Zachodniej. Dlatego też tutaj przy okazji przypominam, czy właściwie informuję, bo nie wiem, kiedy państwo będziecie odsłuchiwać ten podcast, że 16 sierpnia
Instytut Spraw Obywatelskich inauguruje w tym roku Dzień Płacenia Gotówką i też zbieramy podpisy pod petycją do premiera Morawieckiego, żeby tego limitu 20-tysięcznego nie było. Też zachęcam po prostu do podpisów, do składania podpisów. Jeżeli Państwo wpiszecie w przeglądarkę petycja broń gotówki, to ona Wam wyskoczy. A jeszcze mam do Pana, Panie Prezesie, pytanie, czy skąd w ogóle pomysł i chęć, inspiracja na to, żeby gotówką się zajmować? Znaczy tutaj to przyszło dosyć naturalnie z racji przedmiotu działalności, czym się zajmujemy jako firma. Jesteśmy jednym z największych dystrybutorów złota inwestycyjnego w Polsce oraz siecią kantorów wymiany walut, stricte gotówkowy biznes ponownie. Takie większe zaangażowanie też i z mojej strony i też nie ukrywam, motywuje do tego całą firmę, gdzieś tam dodatkowe działania z, nazwijmy to, firmowych zasobów, to jest to, że autentycznie wierzę w taki zdrowy rozsądek. Ja osobiście kartę mam za Spotify'a, płacę kartą. Natomiast bardzo zależy mi na takim zdrowym rozsądku i tym, że gotówka jest absolutnie krytyczna dla istnienia sensownego, bezpiecznego obrotu gospodarczego. Jest też taki element, o którym się bardzo rzadko mówi, bo też znowu ten przekaz jest bardzo mocno zdominowany przez płatności bezgotówkowe, natomiast płatności gotówkowe są w zasadzie z perspektywy jakiegoś takiego gospodarczego patriotyzmu dużo lepsze niż płatności bezgotówkowe, bo jeśli mamy Blika, to mówimy o stricte polskim rozwiązaniu, natomiast w przypadku płatności kartą wszystkie opłaty z tym związane de facto wypływają za granicę do amerykańskich korporacji, które dodatkowo oprócz bezpośrednich prowizji, które płacimy, karmimy danymi o naszych zachowaniach konsumenckich. To są bardzo wartościowe informacje w kontekście przewidywania popytu, przewidywania sytuacji gospodarczej, a wspieramy te systemy gigantyczną ilością danych. A no właśnie, mógłbym tutaj na chwilę Pana przeprosić i zapytać, bo tutaj też dla słuchaczy niezorientowanych, ale myślę, że większość jest zorientowanych, ale dla porządku, mówimy, rozumiem, o korporacjach Mastercard i Visa, a tak. Jakby Pan mógł, Prezes, przybliżyć, o co chodzi, jak to się odbywa, to znaczy jakie dane faktycznie te korporacje o nas posiadają, w jaki sposób to jest, w jaki sposób wchodzą w posiadanie tych danych? No, te korporacje procesują dane o transakcjach, tak? Rozliczają te transakcje, więc w tym momencie wiedzą, że daną kartą opłacono daną kwotę, nie mają danych o rachunku, natomiast był projekt KAS online zintegrowanych z terminalami, wtedy jak te dane by płynęły, ciężko mi powiedzieć, natomiast w tej chwili nie wiedzą, co kupiliśmy, natomiast wiedzą, w jakim sklepie i za ile. No, to często pozwala wywnioskować, co z grubsza było kupowane, to generalnie wystarcza, natomiast nie wiadomo dokładnie, co oczywiście. Czyli jak jest. Kupujemy kartą w aptece, to jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu ci, którzy odczytują te dane, wiedzą, że po prostu coś ma to związek, ten zakup z naszym zdrowiem na przykład, tak? Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Jeśli płacimy w prywatnej przychodni co miesiąc kartą, to wiadomo, że chodzimy na jakieś regularne wizyty. A jeśli płacimy jakiś duży rachunek znowu w prywatnej klinice przykładowo, to wiadomo, że coś poważnego nam się stało. Jeśli wydajemy 15 zł w lokalnym sklepiku o 22, to zapewne kupowaliśmy, nie wiem, papierosy albo piwo, albo cokolwiek innego. No tu ciężko już określić. Natomiast. A jeszcze dopytam, bo to też ciekawe, w sumie pierwszy raz o tym usłyszałem. Ta kwestia połączenia kas z terminalami, bo czy dobrze zrozumiałem, co by się w takim przypadku zadziało? Znaczy, co by się mogło zadziać, bo tak. Tutaj nie widziałem tego rozwiązania w praktyce, natomiast był projekt wdrożenia kas, które były kas fiskalnych, czyli tych, na które normalnie drukują nasze paragony, tak. Żeby miały wbudowaną funkcjonalność terminala płatniczego.
I co to, no więc, co to by się działo w takim przypadku? No, mielibyśmy bezpośrednie połączenie rachunku, czyli treści tego rachunku już, z płatnością. Czyli nie tylko byłaby informacja, że był pan w aptece i wydał 50 zł, tylko byłoby napisane, że był pan w aptece i wydał pan 30 zł na syrop na kaszel i 20 zł na leki przeciwbólowe. A ten projekt to był projekt, nie wiem, ustawowy, czy... Nie pamięta pan? Nie, znaczy takie urządzenia istnieją fizycznie już i był, nie mam danych w tej chwili, także Ale mówi pan o Polsce, tak? Tak. Nie, takie urządzenia można sobie wpisać w wyszukiwarkę Kaso Terminal i takie urządzenia jak najbardziej są. Nie chcę skłamać, bo też zamieszaniem polsko-ładowym było dużo informacji, więc też nie chcę w błąd wprowadzić słuchaczy. Natomiast można sobie o Kaso Terminalach poczytać. I rozumiem, że to jest jakiś świeży pomysł, tak? Tak, no to jest stosunkowo nowatorskie rozwiązanie, tak. I rozumiem, że nie pamięta pan dokładnie, ale to szło w taką stronę, żeby to było masowe, czyli właściwie przyjęte. Tak, no żeby to było obowiązkowe, że każda nowa kasa fiskalna powinna mieć funkcjonalność akceptacji karty. Aha. Tak, także to jakby taki jest kierunek. No to przerażające, bo to przerażające. Rozumiem, że wtedy te ciężarówki danych idą do siedzib tych korporacji, tak? Dokładnie tak. W tej chwili ostatnio modna była publikacja PKO Banku Polskiego o danych. Oni porównali tak anonimowo sieć sklepów, która wyszła z Rosji, która nie wyszła z Rosji, żeby zmierzyć siłę bojkotu konsumenckiego. Mhm. Tylko że PKO BP ma dostęp do transakcji, które wykonali klienci PKO BP, tylko i wyłącznie. A jeśli spojrzymy na to z perspektywy Visa i Mastercarda, no to one mają dostęp do wszystkich transakcji, tak? Zbiorczo, razem. Więc jest to zupełnie inny kaliber, jeszcze większy kaliber wiedzy, która wypływa za granicę tak naprawdę. Mhm. A czy pan ma jakieś, nie wiem, spotkał się pan z jakimiś analizami czy informacjami, czy właśnie te korporacje jakoś wykorzystują te nasze dane? Konkretnych przykładów nie znam, natomiast o tym, co można robić z danymi, to można kilkanaście odcinków podcastu. No tak. Także oficjalnych, praktycznych zastosowań nie znam, nie widziałem, natomiast mogę sobie wyobrazić, co można z takimi danymi zrobić. Absolutnie z perspektywy nawet planowania gdzieś tam makroekonomicznego te dane są absolutnie bezcenne. Także to jest taka kwestia, o której warto pamiętać, że to się dzieje z każdą transakcją, którą realizujemy w ten sposób. I jesteśmy gdzieś tam obligowani w tym momencie do tego, żeby jesteśmy wręcz przymuszani do tego, bo w momencie, kiedy to jest opcja, no to oczywiście są momenty, kiedy to jest wygodniejsze na przykład zapłacić kartą i jak najbardziej jakby uważam, że powinna być taka opcja. Natomiast tak samo zawsze powinna być opcja zapłacić gotówką, tam przynajmniej to jest możliwe. I zostało to też nawet ustawowo w Polsce zapewnione. Tutaj a propos zwolenników gotówki, główna zasługa Narodowego Banku Polskiego, że ta ustawa weszła w życie. Więc no, jest to temat dosyć trudny i złożony, i warto mieć z tyłu głowy gdzieś tam kształtując swoje nawyki płatnicze, to z czym to się wiąże. A na koniec, czy jeszcze jest coś, co chciałby pan powiedzieć, a o co nie spytałem? Coś, co się panu kojarzy? Co, może też do kogo, czy może pan polecić słuchaczom, którzy bliżej tematem gotówki, obrony gotówki się interesują, gdzie mogliby szukać jakichś tropów w pogłębianiu swojej wiedzy, również o tych tematach, o których pan dzisiaj wspominał? Czy tutaj wiedzy to tak naprawdę... Wystarczy śledzić to, co się dzieje gdzieś tam po wiadomościach, po inicjatywach ustawodawczych, nawet nie tylko w Polsce, za granicą, obserwować to, co jest wdrażane.
w Polsce pod tym względem gotówka jest dosyć dobrze zabezpieczona tą ustawą o tym, że jest obowiązek akceptacji gotówki oprócz kilku bardzo rozsądnych wyjątków. Także pod tym względem to jest dobre. Z drugiej strony mamy w dalszym ciągu bardzo dużą inicjatywę pro-bezgotówkową, która często jest dosyć mało, jakby to tak zgrabnie nazwać, te uzasadnienia są bardzo na siłę. Tutaj gotówka naprawdę jest normalnym, cywilizowanym elementem obrotu gospodarczego i nie ma dowodów na to chociażby, to też jest ciekawa sprawa, że nie ma dowodów na to, że likwidacja gotówki oznaczałaby likwidację szarej strefy na przykład. Bo to jest gdzieś tam popularna teza, że ograniczanie gotówki ogranicza szarą strefę. No właśnie, o to miałem pana spytać, już uprzedził mnie pan moje pytanie. Mówiąc, co pan odpowiada tutaj? Mówiąc wprost, wielkie przestępstwa gospodarcze nie popełnia się gotówką, tylko przelewami, kryptowalutami. Nikt nie popełnia znaczących przestępstw skarbowych walizkami gotówki. Jeśli mówimy o wyłudzeniach VAT, jeśli mówimy o wyłudzeniach innych podatków, to wszystko dzieje się przy pomocy obrotu bezgotówkowego. A jeśli mówimy o szarej strefie w obrocie gotówkowym, to możemy powiedzieć, że nie wiem, jakaś restauracja rachunku nie wystawiła na przykład. No okej, jakby takie rzeczy mają miejsce, trzeba je piętnować, trzeba je ścigać, trzeba budować kulturę płatności zgodnych z prawnymi wymogami, zgodnych z podatkowymi wymogami. Natomiast fikcją jest założenie, że likwidacja obrotu gotówkowego zlikwiduje szarą strefę. Jeśli nie będzie gotówki, to ludzie się będą rozliczać w towarze, w kryptowalutach, kuponami do sklepów, czymkolwiek innym. Jeśli ktoś nie chce zapłacić podatków, to ich nie płaci i powinien być za to ukarany. To jest poza dyskusją. Natomiast likwidacja gotówki nie jest drogą do tego. Także to też warto mieć gdzieś tam na uwadze, bo często gotówka jest prezentowana jako taka ostoja niepłacenia podatków, gdzie to zwyczajnie nie jest prawda. I w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan Aleksander Pawlak, prezes TAVEX spółka ZOO. Dziękuję bardzo panie prezesie za rozmowę. Również bardzo dziękuję. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już za tydzień. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!